Kolejny odcinek Studia Łódź. Spotykamy się we wnętrzach Radia Łódź, a przede mną i przed Wami dwóch niesamowitych gości. Niesamowici sami w sobie, ale także w duecie, którzy stworzyli. Kuba Garaś, Piotr Rogucki. Kuba, producent głównie znany pewnie szerszej publiczności z duetu The Dumplings. Piotr Rogucki, nasz lokalny rockman, wokalista, aktor. W zasadzie mam do czynienia z dwoma gośćmi renesansu i to, co stworzyli, jest równie niesamowite. Panowie, nie wiem, czy powiedzieć późną zimą, czy wczesną wiosną, wydali wspólne dziecko na świat, czyli ostatni bastion romantyzmu. Czy to prawda? Ustaliliśmy jakieś fakty, super. Panowie, czy wy jesteście romantykami? Co to współcześnie znaczy? Bo to pojęcie kojarzy się tak bardzo archaicznie. Często pada deszcz, jak gramy koncerty plenerowe. I wzruszacie się wtedy? Nie, no po prostu ściągamy swoim romantyzmem te chmury. Okej, okay, a w życiu codziennym, bo w sztuce? Czy może to była taka odskocznia właśnie, na co dzień jesteście skurczybykami i chcieliście pokazać, że macie też taki wrażliwszy aspekt? Wiesz co, no, znam też romantyków, którzy byli skurczybykami. Myślę, że to się przeplata w życiu każdego człowieka, ale... no wiesz, to jest słowo określające treść, która się znajduje na płycie i gdybyśmy sami chcieli wchodzić na teren swoich prywatnych żyć i opowiadać o tym, kim jesteśmy, to stracilibyśmy kontekst, bo płyta sama w sobie odpowiada na to pytanie, czym jest współczesny romantyzm. Takie mieliśmy założenie i ci, którzy chcą się tego dowiedzieć, musieliby po prostu wysłuchać materiału. I kontekst mam stworzyć sobie sama, odsłuchując po raz kolejny, bo znam album. No tak, ja myślę, że to jest proste. Muszę wam powiedzieć, że strasznie przestrzegano mnie przed tą rozmową. Straszono mnie Piotrem Roguckim. I tak naprawdę pierwsze pytanie, które powinnam tutaj zadać, powinno brzmieć, ile godzin przespał minionej nocy Piotr Rogucki? Tak, to naprawdę ma dla mnie znaczenie. Ja wiem, to wiem, dlatego pytam i to powinno być fundamentalne pytanie. Serio tak jest? Tak. Dlatego jesteś czasem taki niemiły. Minimum 6 podpowiadam. Nie, minimum 7 tak naprawdę. Coś z wiekiem to się poszerza. Niestety to jest moja bardzo duża słabość, nie jestem w stanie jej ominąć. Faktycznie, kiedy jestem niewyspany, jestem niemiły. A dzisiaj spałem 9 godzin. Oj, więc rewelacja, lepiej nie mogłam trafić, bardzo mnie to cieszy. Wy byliście szalenie zadowoleni z tego albumu już na etapie koncepcji i mówiliście o nim z taką dumą i takim poczuciem spełnienia, że po prostu wam wyszło, że szło to dobrze, dogadywaliście się, ale i też ten proces publikowania albumu trochę przerwał COVID, więc nie mieliście okazji zweryfikować tego z publicznością, co jak sam Piotrze wspominałeś niejednokrotnie jest najważniejsze dla was, w sensie zetknięcie z koncertowymi ludźmi. I tak zaczęłam się zastanawiać, co jest dla was taką informacją zwrotną, że to, co zrobiliście, jest dobre. Czy to jest taki tylko wewnętrzny azymut, czy jakieś opinie, czy zdanie, nie wiem, wybranych autorytetów. Jak mama powie, że to jest spoko, to można to puścić kolegom. I nie tylko. Myślę, że nie ma chyba takiego zewnętrznego zdania, że ktoś nam powie, że to jest spoko, to my uwierzymy, że to jest spoko, bo jeżeli dopóki samemu się tego nie czuje, że wierzy się w materiał, który się wydało, a zawsze tak powinno być, jak się już wydaje i zamyka płytę, to nikt inny nam tego uczucia, że tak powiem, nie zapewni, więc my z Piotrem po prostu poczuliśmy, że ta płyta jest skończona, brzmi i wygląda tak, jak tego chcieliśmy, jak zamierzaliśmy i po prostu na tym etapie jesteśmy już niezadowoleni. A to, jak jeszcze ludzie ją jakby odbiorą, przyjmą, jakie są reakcje na koncertach, bo recenzji raczej nie czytamy. Ja czytałam. My nie chcieliśmy, ale jakoś do nas dotarły, ale gdzieś tam nie doczytywaliśmy ich do końca, bo nie było nas stać na te abonamenty po prostu, żeby tam płacić, to się logować, to jest problematyczne to jest bardzo. 10-20 zł miesięcznie, takie pieniądze nie leżą na ulicy. No to lepiej to dać na przykład na inne serwisy, które streamują tak, przed wideo albo muzykę. Tak, ale wszyscy kradną, więc te treści będą no, my staramy się nie, wspieramy się wszelkie nie inicjatywy. Nie tyle staramy się, my po prostu nie kradniemy. No. Miałam na myśli transfer treści, a nie operowanie dziełami artystów. A zadałam to pytanie dlatego, że Piotr nieraz wychodził poza schemat i z szuflady, do której próbowano go wsadzić i zastanawiałam się, jak mu z tym było, że zbudował sobie jakąś publiczność, która była przyzwyczajona do tej gęby, którą stworzył w danej przegródce i wyłaził z niej, musiał się zmierzyć z tym niezadowoleniem ludzi, którzy teoretycznie są tym celem tej twórczości, no bo robicie to przede wszystkim albo między innymi dla tych ludzi. I jak się to robi, żeby się zmierzyć? Tym Piotr, kolejnym debiutem. Mierzyłeś się teraz niezadowoleniem ludzi przy tej płycie? Przy tej płycie nie. Nie dziwię się. Ja również jestem... No,
było po prostu fajnie. Spotkaliśmy się z Kubą na poziomie przyjacielskim i od samego początku znaleźliśmy wspólny język. Potem znaleźliśmy koncepcję i zaczęliśmy pracować nad tym. Jakby fakt tego, że ludzie są niezadowoleni ze zmian, które u mnie się dokonują, wydarza się od czasu do czasu, ale chyba na tyle zyskałem jakby odporności na takie, powiedzmy, reakcje, że skupiam się na tym, co sprawia mi satysfakcję artystyczną, a na pewno w tym przypadku taka satysfakcja. A czy bywało tak, że twoja satysfakcja artystyczna oraz poczucie wykonania dobrej roboty nie pokryło się z reakcjami odbiorców? Tak. I jak wtedy? No jest to doświadczenie dosyć przykre, jak wszystkie prace, które wykonuje się i powiedzmy, no, okazuje się, że w pewnym stopniu są zrobione, nie są dokończone o, na tej zasadzie, bo żeby dokończyć dzieło artystyczne, to trzeba spotkać się, skonfrontować się z opinią ludzi, bo nasza praca trochę na tym polega, że tak naprawdę dzieło nie jest skończone, dopóki się nie skonfrontuje go z opiniami. No ale cóż, no, zakładałem sobie następne plany i robiłem swoje. Trochę zboczyłam z naszego głównego tematu rozmowy, bo w tym... Nie no, widzę, że jesteś fanką Piotra bardzo wielką, ale jestem. Trzeba korzystać ze spotkania, w porządku, ja to rozumiem. W tym projekcie, nie tylko w rozmowie z Piotrem, staram się zwracać uwagę na taki aspekt, że nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje, kiedy patrzymy na ludzi, których podziwiamy, także tych, których dopiero poznajemy, mój drogi, że jest pomysł, zamysł, praca idzie przyjemnie, a potem są oklaski i brawa. I lubię zwracać uwagę na ten fakt, że nie zawsze jest kolorowo i co on przynosi i że w tych przypadkach, które warto podziwiać, nie przynosi momentu załamania. I o to mi chodziło. A teraz wracam do płyty, bo wszędzie zarzekacie się, że to był wasz wspólny projekt i wspólne dziecko i razem współdziałaliście. Ale jestem ciekawa, no tutaj pewnie warstwa muzyczna była bardziej po stronie Kuby, słowna, po, jak się domyślam, po stronie Piotra. Czy było tak na przykład, że Kuba ingerował w tekst? Tak, zdarzyło się to kilka razy. I na przykład zwracał ci uwagę, że użyłeś nieadekwatne słowa i że... Myślę, że zwracał uwagę, to jest jakby złe określenie. Powiedział, że nie wystąpicie. Nie, nie było żadnych radykalnych posunięć do naszej współpracy. Wiesz, jeszcze do tej pory się to nie wydarzyło, ale tak naprawdę, bo nie wszyscy wiedzą, ale praktycznie 3 lata jesteśmy razem w tej tematyce. To wiecie, po dwóch mija takie zauroczenie, więc to już wchodzicie na wyższy level. To prawda. Czy to oznacza, no to, że będzie wysłać coś głębszego i długoterminowego, czy jeszcze nie wiadomo i nie wypada to pytać? Czas pokaże, wiesz, że jesteśmy... Wiesz, to jest trochę jak pytać małżeństwo po 3 latach ślubu. Myślicie, że będzie dalej trwało, czy się rozstajecie? No. Wymyśliliście wspólną nazwę już, która nie jest oczywista, dlatego... No, raczej nikt w składzie naszej dwójki już się nie zmieni. Myślę, że w ogóle w składzie nikt się nie zmieni, bo mamy super zespół. Mamy super zespół. Najwyżej ktoś dojdzie. O. Panowie, troszkę operowaliście w innych tam rejonach świata muzycznego i chciałabym się dowiedzieć, co was w tym projekcie... Czego się mogliście od siebie nauczyć, stykając się na polu zawodowym? Bo że się prywatnie lubicie i poznaliście trochę wcześniej, to też zdążyłam się już dowiedzieć. Kuba, czego nauczył cię Piotr? Takie, wiesz, rzeczy, które możesz powiedzieć publicznie. Okej. Okay. Na pewno planowania i takiej sumienności, jeśli chodzi o pracę nad płytą. Jestem z tego pokolenia, które jest bardzo chaotyczne, tak zwane pokolenie instant, które wszystko robi natychmiast i szybko. Jak czegoś ja szybko nie kończę, to potem zazwyczaj to tak się rozpływa i rozmydla. A Piotr jest bardzo sumienny i taki pokładany, mówi, robimy to. To jest tak zwana kinderstube. Tutaj myślę, że Piotr jest bardzo, bardzo... Kinderstube nauczył, tak bym to określił. Czego w takim razie Piotr nauczył się od Kuby? Spodziewałem się tego pytania. Nie mam pojęcia skąd. Wiedziałam, że masz taki przenikliwy umysł, ale nie sądziłam, że aż tak. No, dziękuję. Przeczucie. Z Kubą mi się super pracuje. Generalnie to się rzadko zdarzało w mojej historii, żeby tak szło równolegle na wielu poziomach ta praca. Uczę się wielu rzeczy. No, też staram się otwierać. Generalnie ja cierpiałem na taki rodzaj choroby, który się nazywa perfekcjonizm. I to jest czasami pułapka, ale oduczyłem się tego
podczas pracy z Kubą i staram się łykać pewne spontaniczne objawy, które się pojawiają w trakcie pracy i do tego stopnia, że nigdy mi się nie zdarzyło, żebyśmy podczas pracy nad utworem zarejestrowali kawałek na wyjeździe, czyli wtedy, kiedy był komponowany i później nie zarejestrowali go ponownie w studiu, a tak miało takie coś miało miejsce, kiedy pracowaliśmy z Kubą, że nagraliśmy utwór na wyjeździe i ostatecznie on został tak samo rzucony na płytę po prostu po miksie wstępnym. I to jest chyba najfajniejszy element tego, czego się uczę od Kuby. Czyli pewien rodzaj poczucia wolności, swobody i takiej pewności artystycznej. A czy, nie wiem, 4 lata temu, po 3 latach na scenie, pomyślałbyś, że podejścia do pracy i działania będzie cię uczył ktoś, kto mógłby być metrykalnie twoim synem? Mój problem w tej materii polega na tym, że ja kompletnie nie widzę tej różnicy między nami, wiesz? Chyba, nie wiem, z czego to wynika, być może z jakiegoś defektu, ale raczej odbieram na poziomie po prostu jakiegoś takiego wspólnego przelotu, który się tworzy z ludźmi bez względu na to, w jakim jest się wieku. Kiedyś taka zabawna sytuacja po jednym z koncertów, gdzie Kuba był gościem u nas. Siedzieliśmy w garderobie, tam było więcej osób też młodych i ja siedziałem właśnie z Kubą i z Justyną Święs, z Piotrem Zioła i siedzieliśmy i sobie gwarzyliśmy, a dookoła przychodzili ludzie w moim wieku i w pewnym momencie jeden z nich nie wytrzymał i podszedł do mnie tak i powiedział: czemu ty z nimi gadasz? Przecież to jest nienaturalne. Więc nie zrozumiałem kompletnie jego punktu widzenia. Przepraszam panowie, że tak wywlekłam ten wiek. Mam poczucie, że w każdej rozmowie właśnie on wychodzi na warsztat, chociaż to właśnie dla was nie ma znaczenia. Pewnie naturalnie się nasuwa skojarzenie, że skoro ty jesteś starszy, jesteś dłużej na scenie, to że mógłbyś dominować tą relację, ale kto się przygotował do rozmowy, ten wie, że tak nie było, bo podkreśliliście to pełne partnerstwo. Natomiast to, co zwraca moją ogromną uwagę, to już tutaj w kuluarach wyraziłam swoje zadziwienie wobec Kuby. Kuba, 24 lata. Jak słyszę w wywiadach, że ty mówisz o inspiracjach z lat 80. i w ogóle przytaczasz, ile koncertów zagrałeś, The Dumplings i co już masz na swoim koncie, to mam ochotę powiedzieć wow i kiedy? Jak udało ci się w tak młodym wieku zdobyć takie kompetencje? Bo mam poczucie, że ty nie masz w ogóle w sobie żadnej tremy, masz już takie poczucie dorobku, że ta rozmowa jest dla ciebie tylko takim jakimś przystankiem pomiędzy kolejnymi celami. Wiesz, jak zaczynaliśmy z Dumplingsami, to zostałem postawiony w bardzo młodym wieku w bardzo odpowiedzialnej roli i bardzo szybko, bardzo dużo zaczęło się wokół nas dziać. I przeżyliśmy z Justyną wtedy bardzo dużo stresujących sytuacji i takich, z których musisz sobie poradzić, jakoś wybrnąć. Nie można po prostu wszystkiego rzucić, odpuścić, tylko trzeba coś wymyślić, więc myślę, że to jest taki żołnierski chrzest, który już potem przyzwyczaja człowieka do różnych dziwnych sytuacji, które i tak się dzieją cały czas i dalej też człowiek się stresuje. Głównie na scenie, na trasie, jak czasami coś się niespodziewanego wydarzy, czy trzeba wtedy reagować, więc to nie jest tak, że się nie ma tremy przed koncertami, zawsze jest. Tylko jest pewnie większa pewność, jak się po prostu wchodzi na scenę i wie, po co się tam znajduje akurat. A ty po co się znajdujesz? Żeby dać ludziom energię, to jest praca w rozrywce. Myślę, że też nie ma co do jakiejś super ideologii dorabiać, trzeba po prostu dać ludziom rozrywkę, po to przychodzą na koncert. Ja wiem, że planowanie nie jest najlepszą metodą w aktualnych czasach i to pytanie może być trochę na wyrost, ale po prostu zastanawiam się, gdzie byście widzieli siebie za 10 lat? Jak ty jesteś w tym momencie, zaorałeś już tyle, tutaj nie pomnę już o tym doświadczeniu, już ponad 20-letnim? Nie przesadzam? Mhm. Nie przesadzam. No i co jeszcze przed wami, panowie? Jakie pola jeszcze trzeba tutaj zaorać? Ja myślę, że śmierć. Nie, no jeszcze się nie śpiesz. Anielski orszak jeszcze, nie, myślę, jeszcze że my się mamy nie tyle, mamy tyle pomysłów i tyle się dzieje w naszych głowach i życiach, że myślę, że to jakby, jeżeli to już trwało przez tu 20 lat, no mnie tam powiedzmy z 7-8, to czas się też będzie działo. No, myślę, że nic się nagle nie zmieni. I nam, nie wiem, może zaczniemy ogródki pracować po prostu w ogrodzie przy swoich domach, ale myślę, że muzyka to akurat taka materia, w której po prostu to jest nasza pasja i duża część naszego życia, więc nagle nie zniknie.
Kiedy rozeszła się wieść o chwilowym zawieszeniu The Dumplings i o rozpadzie Komy, chwilowym tudzież nie, nie będziemy drążyć tego tematu, to przyszło mi do głowy, że będziecie chcieli, nie wiem, odpocząć, jak słyszałam o intensywnym życiu i ilości koncertów, które musieliście rocznie odhaczyć, a tymczasem wy w nowym projekcie, bo nawet no, też... Przepraszam, nie musieliśmy, chcieliśmy. Chcieliśmy, ale no wiecie, no też to musi, trzeba być jakiś dystans, zdrowe podejście, ponoć jest wyprawione już w odpoczywaniu, a tutaj sili mi się pytanie, czy to 10 lat to w ogóle wybrzmi, jakby będziecie ciągle tak gonić i zapierdzielać panowie, no. My wypoczywamy w tym roku bardzo dużo, nawet więcej niż byśmy chcieli. To dobrze, że była ta pandemia w takim razie w waszym przypadku. No nadal jest w naszym przypadku. No jest nadal, ale pod kątem ograniczenia waszych występów i trasy, tak? No tak, tak. No więc ograniczenie tym samym tej pracy. No. Więc ta zewnętrzna sytuacja sprawiła, że cała nasza branża wypoczywa. Aczkolwiek nie jest to taki wypoczynek, jaki ja lubię. Przyjmę sobie urlop przed... No właśnie, nie wiadomo przed czym. I robimy cały czas różne rzeczy. No, na tym polega życie. Ktoś robi wywiady, ktoś chodzi do fabryki i pracuje się, dopóki ma się siły i dopóki to sprawia przyjemność. My jesteśmy w tej szczęśliwej gromadzie ludzi, którzy wykonują swoją pracę, która jednocześnie jest naszą pasją. I nie wiem, jak to wygląda z zewnątrz, bo się rzadko nad tym zastanawiamy, czy to jest dużo, czy mało, ale to jest tyle, że my się czujemy dobrze w swoich skórach. No mówię my, ale też mam wrażenie, że wiem, jak się Kuba czuje, kiedy ma przed sobą fajne zadania. To wiesz, to nawet kiedy jesteś najbardziej zmęczona, czy zmęczony i dostajesz super propozycję pracy z fajnymi ludźmi, to nagle odzyskujesz siły do życia. No. I... Ale przestrzegałeś Kubę przed tym, że nie umie odpoczywać i że nie potrafi odmawiać, bo trzeba też mieć w sobie taką umiejętność mówienia nie. Nie, ja tego nigdy nie powiedziałem, że Kuba nie potrafi odmawiać. Myślę, że potrafi to świetnie. To ci prześlę fragment, w którym tak powiedziałeś, bo jestem przekonana, nie, ale tak faktycznie, było. Że dużo pracuję, ale akurat pracuję w tym zakresie, który lubi. No, to są moje spostrzeżenia. Widziałem też czasami, jak odmawia. Ja to mówię po prostu z troski, bo nawet praca, którą się kocha, może nas zajechać. Panowie, chcielibyśmy jeszcze waszych kolejnych pomysłów. Nie tak, ale tak, jak się czujesz, Kuba, w ogóle tak prywatnie? Spoko chyba, nie? Tak, jest w porządku. No. Jesteśmy jak zdrowi. Jak dowiedziałam się, że potrafisz stworzyć tekst piosenki w godzinę, to troszkę nie miałam, bo podchodziłam do tych tekstów bardzo często z takim sakralnym szacunkiem, mając poczucie, że one powstawały po prostu w tygodniach, zamykałeś się w domu i rzeźbiłeś każdy z tych słów i byłam w takim szoku, ale stwierdziłam, no okej, to jest jego praca, jest w tym dobry, jest świadomy, że robi to dobrze i jestem ciekawa, bo dla mnie jest to coś abstrakcyjnego, bo nie tworzę tekstów i jestem ciekawa, czy potrafi tak podejść do kogoś, kto zajmuje się zupełnie inną dziedziną, czyli na przykład widzisz, ktoś postawił po sąsiedzku dom i potrafisz się zadziwić. Tak te cegły skleić, to jednak jest sztuka. Ten obraz tak prosto przybić. Masz taką jeszcze? No tak, oczywiście, że tak. To na każdym kroku tak naprawdę zachwycam się tego typu doznaniami. Jak kwiat jest wsadzony w rabatkę. Ostatnie pytanie. Buraczki na ciepło czy na zimno? Bo skoro zaczęłam tak poważnie, to chociaż zakończę tak buraczki przyziemnie. Czy ćwikła? Bo ćwikła buraczki, jestem do ziemniaków, tradycyjnie. Jestem ze Śląska, więc... To jest polski wywiad, a u was jest inaczej. Tak. Nas Śląsk jest polski? Jest... Dobrze. Jeszcze tak. Jeszcze tak. Ale Raś tam działa potężnie. Kiedyś ojciec mojej byłej dziewczyny zadał mi to pytanie na pierwszym spotkaniu, co uważam o Raś. Mi się przypomniało teraz. Ruchał to na mnie Śląska. Buraczki na ciepło czy na zimno? No nie wiem, ciepło na zimno, ale buraczki to chyba na ciepło. Na ciepło. Cieszę się, że znaleźliśmy jakąś wspólną płaszczyznę. Dziękuję wam bardzo. Życzę duetów nie tylko z Kanye Westem i niekończących się pokładów inspiracji. Dzięki, i owocnego koncertu dzisiaj. Dzięki. Dziękujemy.